Nazywam się Pago, streamer, youtuber, instagramer, bloger modowy, ale głównie pajac i zapalony gracz. Najbardziej lubię, jak mówią o mnie streamer, bo gdzieś tam od tego zaczynałem i to jest dla mnie najważniejsze. Powinienem czuć się najmocniejszy w CS-a, ponieważ generalnie gram w tą grę od 12 lat, a od 5, czyli od czasu, jak zacząłem streamować, gram w nią praktycznie codziennie, więc w teorii to powinien być tytuł, w którym czuję się najlepiej, aczkolwiek może tutaj wejść taki czynnik przetrenowania. Jest kilka gier i te gry są bardzo różne, bardzo zróżnicowane, także wydaje mi się, że każdy może mieć szansę w danym tytule. Wydaje mi się, że mam szansę wygrać. Mam nadzieję, że presja mnie nie zje, ale przecież chodzi głównie o dobrą zabawę. Także czy wygram, czy przegram, najważniejsze, żeby się dobrze bawić. By nie, trzymajcie kciuki, dam z siebie wszystko. Czy wygramy, czy przegramy, będzie picobello. Pago, człowiek orkiestra, gracz, streamer, dowcipniś. Niektórzy wiedzą, że gdyby wsadzić go do helikoptera, zakręci śmigłem. Jeśli chodzi o rzucanie smoków, to według opinii publicznej dużo lepiej wychodzi mu rzucanie zaklęć. Ja nie ukrywam, że będę kibicowała temu zawodnikowi. Wiesz dlaczego? Bo jest z Krakowa? To jest mój krajan Krakus! Cześć, Pago! No właśnie, właśnie. A przed wami Fan Goten! Twórca śmiesznych i kontentowych, komentarzowych filmików w internecie. Jego ulubionym słowem jest ESSA. Miał kiedyś serwer do Counter-Strike'a, ale na nim, jak sam stwierdził, nigdy nie grał. Kromka o pasjonach kobiecych i męskich uśmiechów. Ale niech was nie zmyli ta niewinna buzia i dołeczki w policzkach. Jego zwierzęcość została oceniona na 99 punktów. A tę zwierzęcość oceniał nie kto inny, jak sam Seto. Ale jak on to oceniał, wiesz? Tak? Nie chcesz wiedzieć. No i przed wami Gluhammer. I teraz, żeby was nie zszokowało, Glu, czyli pierwszy człon, nie wziął się od kleju, a wziął się od tego, że jego bracia mówili na niego glutek, a Hammer od tego, że po prostu był młotem. Sam o sobie mówi, że ma boską lwią grzywę, ale jego społeczność raczej uważa inaczej. Kiedyś grał w Hotsa, dzisiaj Heroes 3. Kuben w CS-ie osiągnął niemal wszystko. Jeśli chodzi o ten tytuł, jego rywale mogą liczyć tylko na łódź szczęścia. Człowiek Warka ostro trenował przed tym turniejem. W CS-ie na liczniku ma aż 4 godziny. Chodzą plotki, że próbował podpiąć pada do gry w CS-a. I przed wami Pirania Sava! Tak naprawdę lubi, kiedy mówi się do niej po prostu Sava, a właśnie nie Pirania. Gra w różne gry, ale jej ulubione to RPG. I trzeba przyznać, że ma naprawdę jaja, skoro gra jeszcze w Gothica. Lure, streamerka, youtuberka. Jak mówi sama o sobie, granie w gry nie jest jej najmocniejszą stroną, aczkolwiek wierzy mocno w swoją wygraną dnia dzisiejszego. Jeżeli chodzi o Mortal Kombat, wydaje mi się, że najwięcej nie. Zobacz, jaki piękny. Chyba byś nie dał takiemu pięknemu. Wydaje mi się, że pośród nas. Streamerowi. Ale. Ja bym dał. Tak czy inaczej, mam wrażenie, że będzie to dość wyrównana walka. Nie? Dlatego, że. Dobra, wyłączam nikt to. Nie czuję się chyba, że przyznać. Jak zem stara spika, to wygadacie, jak to było losowane. Fan Goten! Zniszczę się! Seto. A nie, to nie to jest teraz jeszcze? A to. Nie wiem, ja mam ogólnie problem, bo ja nie mogę grać w Mortal Kombat, bo muszę jedną walkę przejść. Bo gramy w Mortal Kombat? W ogóle ja w Mortal Kombat 11 każda z postaci ma te dwie możliwości, jeżeli chodzi o... Chyba oni trenują, no. ...się dobierać. Ciekawy jestem, jaki tak naprawdę pierwszy turniej, pierwszy mecz będzie nam dany oglądać. Dokładnie, bo tego jeszcze nie wiemy, ale co wiemy, to jak będą przebiegały te spotkania. I teraz dla osób niezaznajomionych. W Mortal Kombat taki podstawowy styl gry, jeżeli mówimy o jednym meczu, no to jest on BO3. To już live? Powodzenia! Dobra zabawa przede wszystkim. Tak jest, tak jest. Robimy dobry pojedynek, fair play.
Którym ja jestem? No patrz, jak on mi wali. O kurwa, to jest koniec imprezy, kurwa, zobacz co on mi robi. Ty, na warm-upie kurwa lepiej mi szło. Co jest kurwa? Chodzi tak jak chodziło. To nie chodzi! Na rozgrzewce lepiej to chodziło! Ja pier... Teraz nie wytrzymię, patrz jak mi kroi. Tnę go na pół! Yo! Nie bij, nie bij! Nie w plecy! Nie. Nie wierzę. O! O! Mać, no. Co ja mogę zrobić teraz? No nie, no tak dusiłem. No to nie wiem, no mu zajeb... młotkiem może dla odmiany. Może trochę lamersko przyznaję. Trochę lamersko wygrałem, przyznaję. Tak? Każdy raz jeden cios? A, no to wszyscy coś mylamy. Dobra. To już live jest, Kromka. Trzymaj się tam. Nie chodzi to. Co, nie działa mi nic. Zepsute. Zęby zbieraj, Kromka. Nie! Jeba... Co ja mogę zrobić, jak on mnie tak dusi? Jak robi to kom... Au! Kokoszka! 1-0, tak jest. Part początkującego i tego się trzymajmy, tak jest. Kurwa, nie wytrzymam i tego naj... Kurwa, gorzej, co za... Jak ja to mam skontrować?! Siadło to, co? A blokiem, blokiem, okej. Okay. Dobra, niszczę go. 1-0 jest dla niego teraz, tak? Chyba to. Kurwa. Patrz jak się broni. Tak jest, tak jest!
No, muszę przyznać, że nasi komentatorzy potrafią szyć bardzo mocno. Tak samo jak można było zauważyć, że ty strasznie szyjesz na tym padzie. No tam myszujesz. Myszuję strasznie. No, nadrabiam ten brak umiejętności dynamiką klikania w przyciski. No, Kinga ci tam widziałem, że dała ci tam radę, jak grać. Zbierałem trochę rad z różnych źródeł. Między innymi Kromka też mi dał radę przed gierką. Jak blokować. Tak, na przykład jak blokować. Tu też Benie na czacie mi dały pewien tip, żeby... Pozdrawiamy Benie. Tak jest, cześć. Powiedzieli mi, żebym w przerwie po prostu między mieczami wszedł w opcję, odpalił trening i sprawdził kilka ciosów. I Kromka to zauważył, to że jest. Zamrażania nie używałem w pierwszej gierce, a już w meczu z nim skorzystałem z tej umiejętności. Ja zauważyłem, że troszeczkę tam krzyczysz i jest trochę, ale jeszcze nie ma czarów. Czy Benie mogą liczyć na czary? Wydaje mi się, że na pewno przy CS-ie mogą się pojawić czary. Przy CS-ie tam czary. Jest zawsze magia. Także powodzenia. Powodzenia. Oddaj walkover i tak drugie miejsce git. A słuchać mnie? Gdzie on będzie walczył do końca? Jak mnie w ogóle nie bierzecie w streamera? Nie no, już z czwartego miejsca byłem zadowolony w sumie, ale... Jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dokładnie. Oła! Ej! Nie działa mi! Ha! Dobra, działa. Pokażę ci taką sztuczkę, której się nauczyłem, chcesz? Ooooo! Czekaj, kto cię tego nauczył? Właśnie nie wiem, kto mnie nauczył. Okła. Chyba ty! A tej się sam nauczyłem. Można cię przypiąć? Nie! No nie! No jak... Widzisz, Fatal Blow, po broń! Jakieś... tragedia. Kur... Uff, ale jajca tu są. Nie wiem, jak to wygrałem. Ja mam farta. O, brawo. Nawet myślałem, że ty wygrałaś. Nie. On jest mocny bardzo, ten sam zero. Ale jajca. Jakiego ja mam farta? Start nowicjusza, mówię wam. Podobno 1-0, ale czuję się jakby było 0-1. Jak zablokowałeś to? Normalnie, R2. Kurde. A, no jak, aha, R2. Ja R1 nacisnąłem. Ładnie, ładnie. Kurde, ta postać, tą postacią, no, ładnie, ładnie. Kurde, blokujesz. W ogóle ja nie dostaję tego, Fatal Blow'a, halo, co jest? Nie no, przecież nie mogę z tym Fatal Blow'em. Nie mogę tego Fatal Blow'a w ogóle zrobić. Co za tym blokujesz? No ale dobrze. 2-0. 1-1. Powiem ci, że tak jest inny maćkiem, a tu... Kurczę, wszystko klikasz i dajesz radę. Yes. Co to ci siadło? Fatal Blow. Ale czemu tu miałeś Fatal Blow, jak ja miałem Fatal Blow? Fatal Blow, ale nie kliknąłeś. Ale ty też miałeś? Nie zauważyłem tego. W sensie ja wiedziałem, że mam, ale czekałem, aż będę mieć ten moment, że, bo jak przestaniesz blokować, nie? Kurwa, ten młotek. Oooo. Dlaczego ja nie mogę wykontrować twoich ataków? A, brawo. Czyli jest... Finałek. 1-1. Wow. Brawo. Jak ty to żeś zrobił?
Nie wiem. Mam farta. Ja go nauczyłam tej gry. To ja go nauczyłam tej gry. Brawo. Nauczyłaś mnie, no. Ciężko powiedzieć, że nie. Ale jajca. Dobra gierka, wyrównana. Głupio mi, że wygrałem, serio. Dzięki wszystkim, ja będę musiał... O, to, kto to jest? Kto to... Co to... Manipulantem, piromanem, kto to jest? Technomantą. Dostaliśmy także mały. Nie podoba mi się. Produkcji, a rywalizacja będzie nie patrz w prawo, tylko nie patrz w prawo. 65, jeszcze podkręcamy. 65 minut. Ojejcie, no to podwójnie jeszcze piątka. To jest maraton. Speedrun, speedrun! Ktoś mi sensa zmienił. Kuben, dotykałeś to? No bordo. Ścina to, to ścina, ale znam taki trik. Jahana! Coś mi się dzieje. Czemu ja zginąłem, kur... Gdzie do szefa? O kur... Fajna ta postać, ty. Ale to muci, ale to chodzi. O kurde. Jak mele. Co to jest, jakiś boss, kurwa? Problem jest. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Koniec. Lure! Amira zwyciężczynią! Gratulacje! 8 punktów! 8 punktów za drugą rywalizację, co daje jej łącznie aż 10 w klasyfikacji generalnej. Nie mogę się doczekać, jak to sobie podsumujemy, bo oznaczałoby to, że no może faktycznie jeszcze nas spokojnie może mówić o potencjalnym zwycięstwie całej dniu rywalizacji na planecie Warka. Jestem robotem i będę skakał na ścianach. Kurwa. Bo mi 60 FPS-ów mi kazali grać, no! Co tu się dzieje? Nie wiem, klikam wszystko, jakoś to idzie. Nie wytrzymam tej gry zaraz. No i ch... Tenant
units found outside their homes will be considered part of the rebel forces and treated as such. Ty mi shifta mówisz, szło mi bez zjawy bez shifta. No. Hejterzy. No, jak to chodzi? Ile? 25 tylko. Myślałem, że jest więcej. Ile Kuben miałeś śmierci? 25 mam. Nie, nie, nie jest tak źle. A ty ile razy zginęłaś? Co? Dwa? Nie chce mi się już, odechciał mi się. Nie no, nie wytrzymam! No przecież ten jest za mocny, ten... Aha, mam plan. Sprytny. Shiftować to cały czas, mówicie? Nie działa mi shift w ogóle, to co mam shiftować? Dobra, skupiam się. Przejdziesz mi jedną misję? Nie był żart. Gdzie mam tu iść? Pomocy! Pirania! Gdzie tu się idzie? A, spadnij. Dobrze, że mnie strollowała. Gdzie dalej? Tutaj? Który to... Admin, tego mi nie liczysz! Powiedziesz tutaj, nie szukaj. Powiedziesz tutaj. Admin! Dziękuję. Hyc, cyk, cyk. Hyc, cyk. Hyc, cyk. Hyc, cyk. Hyc, kurwa. Ole, wyratowałem, nie wiem co, nacisnąłem wszystko naraz, ale poszło, wyszło. Cyk, cyk, cyk. Pyk, pyk, pyk. Kur... Przepraszam. Wymknęło mi się coś tam. Ja wolę na skróty, tylko że... To jest inne. Ale łatwa ta... Dobra. To jeszcze... Oj, uwaga, i to jest... To jest ten moment. No jeszcze nie, to nie jest to. To jeszcze nie jest, ale Mateusz, popatrz tylko. Patrz Mateusz, to jest bardzo. A jest ta taka chęć. Nie, to jest chęć. No powiedz mi. Tylko spokój i opanowanie. Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? No nie mamy zbyt dużych umiejętności gry w komputerowe w inne tytuły niż CS. No a tak jak mówiłem, ta gra jest troszeczkę inna niż wszystkie. Jest w sumie dość fajna, ale no... Poległem. Dużo emocji było teraz przed tobą. Powiedz mi, bo ty jeździłeś na LANy. Ty masz doświadczenie turniejowe. Czy dzisiaj doznałeś jakichś innych jeszcze uczuć, emocji? Niż te, uczuć? Które były, czy takich emocji, które były ci znane wcześniej? Tak. Doświadczyłem teraz takiego uczucia bezradności pod koniec gry. Takiej frustracji trochę? Trochę frustracji doświadczyłem, ale bezradności tak jeszcze nie chyba. Czy coś nowego? Może mogłem bardziej patrzeć też na czat, co tam piszą ludzie i oni zawsze próbują dobrze pomóc. Masz większość... kochanych tych byniów. Tak, tak. Bez nich bym nie przeszedł żadnej gry pewnie. I później ja wiem, że... Śmierci trochę miałem dużo, no. Ja wiem, że Kromka i Pirania na pewno oni zdobyli ten perk nowy, który wchodzi, umiejętność. Człowiek Warga chyba również, więc byli dosyć daleko. Ale to nie ma, to by nic nie dało. Ale to nie, chodzi nie, o poziom, wiesz, że byli po prostu jakby w poziomem dalej i też ilość śmierci. Możliwe, byli po prostu... w trzecim poziomie? Tak, już byli w trzecim poziomie. No tak, no ale do czwartego nie doszli. Chyba jeszcze nie. Ja chyba w trzecim też nie. Byłem. Ty też byłeś w trzecim. A, no to może akurat. Powiedz mi, ile ty masz godzin w CS-ie? W CS-ie? Trzeba by sprawdzić. Nie. Ale ile piątka strzeliła już? Więcej chyba. Siódemka? No coś z 8, 7, 8, 7 tysięcy może być? Możemy sprawdzić. Może być. No to możemy potem sprawdzić na Steamie. Dużo, dużo. Dobra, a powiedz mi jeszcze teraz tak, no bo ostatnia gra, trzy konkurencje, czyli pistole,
AWP i broń dowolna. Mhm. Czy obawiasz, no między sobą będziemy grać, tak? Między sobą będziecie, tak. To są deathmatche, okay. Każdy na każdego. No i tutaj takim największym rywalem można powiedzieć, że jest Kuben i Lure, bo Lure też w CS-a, ona gra na co dzień. Mhm. Nie wiem, jak tam u niej jest z doświadczeniem. No ale tutaj masz takiego rywala, gdzie Kuben może ci zabrać punkty. Obawiasz się go trochę? Znaczy Kuben to jest, wiesz, bo myślę, że większość osób go zna z jego profesjonalnej kariery jeszcze przed tym, kiedy zaczął być trenerem. I on generalnie, nad czym ubolewałem, całkowicie odstawił CS-a. Od momentu, jak zaczął być trenerem, przestał w ogóle grać. Nie ma prawie godzin w CSGO, ale jednak Kuben to Kuben, gracz złotej piątki, strzelać potrafi, więc no, może tutaj zaskoczyć. Zresztą po takiej przerwie zregenerował się, naładował baterię, wróci głód do gry i może będą te heady siadały. Może będą te heady siadały. Jak wygląda sytuacja punktowa teraz? Kingo? Moi drodzy, mogę oficjalnie ogłosić, że zwycięzczynią Ghost Runnera zostaje Pirania! Ogromne brawa! Kobiety górą! Kobiety górą! Live? Czemu nie można broni kupić? No bo już się ruszyłeś, nie możesz się ruszyć. Aha. No hit. Nie, no ja z USP-em biegam. No kurde. Zabij mnie ktoś! Dobra, jechana. Aha. No ja mam digla teraz, no... Trzeba zacząć zamieniać. No paczek! No jest za mocna jakaś ty. Nie wyzywaj! Kur... No patrzcie, tu ammo nie daje po fragu! Patrzę na co jeszcze. No. No zobacz to. No, Kuba. Ty wariacie. Teraz ja z Kałachem. No z M-ką, bo ja byłem w CT. M-ką, bo ja w CT byłem. Są jeszcze dwie gierki, spokojnie. Lury też mi dawała takie bomby, że ty bez kitu. Varga wyjeżdżał, dawał mi heada z P90 na... jaja. Ten kałaszek to teraz chodzi, Kubuś. Gdzie są te fragi? Halo? No zobacz to, przecież to jest niemożliwością ludzką. No gdzie... przecież tu nikogo nie ma!
No przecież to nie... Nie ginie to, nie ginie, nie chodzi to. O nie lurę, to się boję. Jak nie lurę, to pirania. Ja pierdolę, człowieku, co ty robisz? No jak on... Nie wytrzymam. Ja pierdolę, jestem spocony. Live, dobra. Odczep się, Kuben! No odczep się. Nie kamp! Nie. Ja p***le. Sekund. Co? Ale we fragach mam więcej chyba. Dobra, 76. Ale to nie liczą się fragi? No to fragów miałem więcej. Czekaliśmy na te emocje, czekaliśmy na CS-a i oj, nie rozczarowaliśmy się. Absolutnie, ja po prostu powiem ci, że jestem tak rozgrzany, po prostu emocje sięgają zenitu na planecie Warka. Ja już wiem. Ja też już ja wiem. Ja już wiem, mam informację. Ja wiem. A więc uwaga. Uwaga. Pierwszym zwycięzcą pierwszego turnieju Planet of Gamers Cup by Warka. Wygrywa! Pogo! Czary! Zaczarował całą planetę! Ale jajca. Ale jajca, mam podnieść? Ty! Jeszcze nie! Jeszcze chwileczkę! Ja wiem, że ten... Takie pampary, jakbym miał... Tak, są pampary! Tak. Ja wiem, że ten puchar już jest twój, chcesz go dotknąć, ale jeszcze moment, zanim go uniesiesz w takim zwycięskim geście. Jak się czujesz, Pago? Dziwnie. Nie wiem, czy wygrałem kiedyś coś w sumie. Więc tak, przyjemne chyba uczucie. No, wygrałeś bardzo trudny turniej, bo tutaj byli gracze, którzy mają ogromne doświadczenie w gamingu, no a okazałeś się najlepszy. No mówię, szczęścia dużo było, tutaj ten CS na koniec, chociaż wydawało mi się, że będzie najłatwy, no to spociłem się bardzo. Kuba zaskoczył, ogólnie wszyscy dobrze grali, w sensie niektórzy tutaj mieli zerową styczność z CS-em, a gdzieś tam momentami dawali dobre heady, także no nie było łatwo w sumie. Pago, jak oceniasz cały turniej? Jak się bawiłeś? O, bawiłem się przednio. Muszę przyznać, zawsze brakuje mi tej rywalizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o takie eventy, a tutaj fajnie, że mogliśmy zrobić coś fajnego, oczywiście w tych zasadach bezpieczeństwa i tak dalej, więc no byle więcej takich wydarzeń. Radek, chcesz o coś zapytać? No oczywiście, że tak. Pago, czyli te okrzyki. To po prostu było czarowanko, czarowałeś. Zaklęcia, były zaklęcia rzucane. Udało ci się zaklnąć? Nie. Pomimo tego, że wczoraj dotknąłeś ten puchar. A właśnie. I Jerzy powiedział, że no nie wygrasz. Że muszę przełamać tak ten, jest. Bo jest takie, nie wiem czy ludzie wiedzą, ale jest takie powiedzenie, że nie wolno przed finałem dotknąć pucharu, bo jak się go dotknie, to jest pech. I była taka anegdota, ja się pytam, jak tam dotykali?
No z Milanu każdy dotknął. Ja mówię, co w tym finale? No, przegraliśmy. Klątwa została przełamana. Mówił też, że bardzo ważna jest właśnie psychologia i że muszę przełamać ten schemat, tą zasadę i właśnie mimo dotknięcia tego pucharu wygrać. To co, unieś ten puchar, zrób to. Zrób to dla Byniów. Zrób to dla Byniów. Brawo, Pago, zwycięzca Planet of Gamers Cup. To jest uważaj, tak, bo to się chybocę. Po prostu to podnieś. Mamy to!